Cześć, tutaj Mangi i okazuje się, że jeśli chodzi o Cupheada, to również są z niego gry w Scratchu zrobione, różnej jakości, ale postanowiłem się temu przyjrzeć i to, co mnie najbardziej tutaj jara, to to, że ktoś mógł na przykład wykorzystać jakieś odrzucone przez twórców postacie, bossów i tak dalej, więc może tu naprawdę być coś fajnego. Ale zobaczmy najpierw, jak odwzorowano zwykłego Cupheada, bo tu widzę, że mi się wyświetla jako pierwszy. Będzie Cuphead przez Juanito. Będę musiał się do sterowania przyzwyczaić. No powiedzmy, ta jakość trochę pozostawia do życzenia, klikam coś, kliknąłem sobie. Ojeju, ale wklejony Cuphead. No pamiętajmy, że to są jednak realia Scratchowe. Co tu się stało? 7? Nie wiem, nic nie wiem, 7 wcisnąłem teraz. I co, do kwiatka poszedłem? Klipsy teraz sobie skacze. O, i mamy walkę z kwiatkiem. Jak mam walczyć? Na czym się strzela? Chłopaki, jak się skacze? Nie. Serio, na czym się skacze? Na P, S? Na P się strzela. Nawet swoje ręce robi. No grafiki troszkę się uszkodziły, ale muszę przyznać, że jak na Scratchowe ojejku, Scratchowe realia to chyba nie jest najgorzej. Na czym się daszuje? Nie mam pojęcia. Ja bym bardziej chciał zobaczyć jakichś nowych bossów, niekoniecznie tych, co już widziałem. I na czym się paruje właśnie? O, dobra, mam parowanie. Daszowanie, parowanie, nie wiem gdzie jest daszowanie. To sterowanie w ogóle jest dziwne tutaj. Nie! Chciałem do góry strzelić, nie mogłem. Skoczyło mi automatycznie. Jedno życie mi zostało. Szkoda też, że ultów nie ładuje, ale może uda mi się sparować. O, i nie było nic do parowania. W ogóle jak spadają te nasionka, to z tego co widzę nie wyrastają z tego żadni przeciwnicy potem. Nie wiem czy to dobrze czy... Ej! Zdechłem! Jakim cudem? Okej. Dawaj, kwiatku! Aż... bumerang! To się nagle tak znikąd pojawił. Jak ja uwielbiam ten taniec od kwiatka. Sam sobie tak staję sobie na środku mojego pokoju i czasami go odwzorowuję. Mega mi się podoba, ale te hitboxy bolą w tej grze. Nie mogę też sparować. Nie wiem w ogóle, czy jest tutaj system parowania, ale może da się jakoś pozyskać dzięki temu karty. Fajnie by było. Przekonamy się, czy nie? O! No prawie, no... Teraz to tylko życie. Boli, boli. Łeb, łeb. Nie, ja nie podchodzę do tych nasion. Lepiej nie ryzykować, lepiej nie ryzykować. Ciekawe, czy ma drugą fazę ten bosik. O, jest druga faza, jest druga faza. Już się boję, ale wszystko w spowolnieniu robi. Jak tu się sprawa będzie miała, bo coś czuję, że nie nadążę nad tym. Dobra. Póki co nie jest źle. I tak jestem... Nie, no jak? No przecież nie stałem nawet tam. Ponownie druga faska, trochę mi to zajęło, ale boję się tych hitboxów, naprawdę. Niesamowicie się boję. No, udało się. Lepiej tam nie stać. Dobra. Odlatuje gdzieś do góry ta piła, jakim cudem? Wsio i poleciała. Nie. Nie, no jak do góry? Ja nie mogę, idę stąd. Wkurza mnie to. Teraz jakaś inna wersja, kurczę, nawet książka została zabrana żywcem z gry. Wow. Chociaż to nie powinno aż tak wzbudzać tutaj zaskoczenia. To nie powinno być coś trudnego do zrobienia. Tak czy siak jestem ciekaw, jak gierka dalej. Czy ktoś tak dosłownie jeden do jeden przeniósł gierkę do Scratcha? To było ciekawe. No, znaczy dobra, są tu jakieś zmiany i skurczone tło na przykład. Na czym się chodzi, chłopaki? O, dobra. Odgłosy, ale odgłosy. Huuu. I co mam teraz zrobić? Dobra. Wyjaśnia mi tutaj Czajnisław. Uspokój się, Czajnisław. Daj mi fiolkę. O! Dobra, wzmocnił. Czemu jest mnie dwóch? Było mnie dwóch przez chwilę. Wychodzimy. A, tutorial, tak? Najpierw. Nie mogę się ruszać! Zepsuło się! Nie! Zepsułem grę chyba! Ja bym zobaczył jakichś nowych bossów zrobionych przez tutaj community, bo gierkę odwzorować to jedno. Ja bym zobaczył na przykład to, z tego FNAF-a. Może ktoś to fajnie zrobił przynajmniej. Kreatywnie. O! Chciałem walczyć zawsze z tym bossem, a nie dało się. Muzyka fajna, na czym się strzela, chłopaki? Bez kitu, jest muzyka z oryginału. Nie chcę dostać praw autorskich. Jeszcze raz, na F się podobno strzela. Już obadałem, da się strzelać? Nie wychodzi strzelanie, o co chodzi? Nie da się strzelać. O, dobra, na E się da. Na E się da. Pizza do parowania. No, na W się daszuje chyba. A na czym się skacze? Nie.
Już mnie zabił. Dobra. Już teraz jestem koksem. Patrzcie, jaką mam dużą łapę do parowania. Psujemy tutaj tego bossa. Akurat Scratch jest fajny do takich rzeczy, że możemy własne jakieś tam wizje zrobić, zrealizować na bossów w Cupheadzie. Czy z Cupheada. A mody niekoniecznie to umożliwiają. Mogą być za trudne do zrobienia. Pizza, Ciekawe, ile będę musiał go lać. Tu muszę przeskakiwać te boni, z tego co widzę. Pizzę, o nie, Freddy, aj, nie udało się. Jeszcze raz, teraz jestem koksem. Będę parował wszystko. Zobaczycie. Boni skacze. Ej, no i tak mnie hitnął. Dobra, Freddy'ego ja muszę przeskoczyć. Tylko w pizzę wleciałem niestety. No i nie sparowałem. Dobra. Nawalam dalej. Dzwoń. Dzwonki sań. Aj. To jest to podejście, ludzie, to jest to podejście. Boni przeskocz. Dobrze. Teraz pizza nadciąga. Freddy'ego muszę ja przeskoczyć. I sparuję. No, nie udało się sparować. Ale wskoczyłem tak. Siłą rzeczy. Muszę więcej spamować chyba tej spacji, żeby parować. Chyba sparowałem. Kartę mam nawet. Jest jakiś progres. Dobra, przeskocz przeze mnie. A! Dobra, przeżyłem. Nie było parowanka, ale przeżyłem. Wiatrak teraz jest. Pojawił się wiatrak. Z FNAF-a. Marnuje mi prąd. Dobra, i co dalej? Przeżyłem to jakoś. Nie wierzę. Dobra. Strzelanko. Nie. Kurde, zginąłem. Ale tak czy siak jest to fajnie zrobione. Nawet jeśli tekstury są słabej jakości i hitboxy bolą, to reszta jest naprawdę super. Nawet żeby tak w formie ciekawostki sobie pograć, jak ktoś ma mało Cupheada wciąż. A parowanie się nie opłaca trochę. Nawet nie wiem, czy możemy ultów używać tutaj na czymkolwiek. Dobra. Też próbuję dashować, mi to nie wychodzi potem. No, bo oni skacz. Tam hakiem, kapitan hak coś próbuje. Przeskakujemy, pizza do sparowania, uda się sparować? Udało się sparować. A mogę strzelić w niego? Ultem dużym jakimś? Nie chcę w niego dashować. Nie wiem, który jest, który klawisz służy do tego. Ale średnio bym powiedział. Oj. Dobra, udało się tego uniknąć jakimś cudem. Teraz wiatrak i pizza chyba będzie. Okej, i teraz daszujemy. Aj. Teraz będzie na eskę, ludzie, robimy na eskę. Ani razu nie oberwę, zobaczycie. Zobaczycie, ale parowania nie będzie pewnie. Oj. No nie. Misiu, nie goń mnie, misiu. Dobra, udało się. Wiatrak teraz. Dobrze. Tutaj postaram się jakoś tak uniknąć. Chyba wiem, jak się rzuca te ulty. Na kusie chyba rzuca ulty tutaj. Tak mi się wydaje. Teraz pizza. No nie, jeszcze w ostatnią wleciałem. Liczyłem na to, że da radę. Za szybko daszujemy się, nasza postać. Przez to timing trochę ciężko wyczaić. Dobra, dałem radę. Ulta puszczam. Poleciał. Nie wiem, czy trafił, ale poleciał. Nawet odgłosu nie było żadnego. Dobrze idzie. Jeszcze mam dwa życia. Dobra. I dasz. Ogarnęliśmy. Tu Boni, ja może wydaszuję nad nim. Jeszcze jedna pizza. Ojeju, tu było już ciężko. Że w tę stronę zaczęła w nas bić. Wiatrok. Dobra. Jedno życie. Ale wiatrak przeszedłem, zobaczcie. Udało się, nawet ulta puściłem. Teraz nie zmasić tego. Pizza. Nie, Freddy, nie. Zostaw mnie. Dobra, udało się. Coś jeszcze? Kolejny wiatrak. Ile trwa ten poziom? Ciężki jest. Dobra. Teraz
Udało się, już potrafię czasami wyczaić, jak wydaszować, żeby nie oberwać. O jejku. Nie, i zrespił się na mnie, misiu, co ty zrobiłeś? A spróbuję przejść teraz tylko parując to. No bo może to jest tutaj klucz. Oj, jeszcze raz. Dawaj pizzę, dawaj pizzę. Dobra, idzie Freddy. I czekamy na pizzę do parowania. No nie, oberwałem. Ciężko, ciężko bez tego. Dobra, w drugą stronę. Sparowałem, udało się. Z tego co zauważyłem, zawsze czwarty kawałek pizzy jest do parowania. Dobra, udało się ubić. O Boże, to było trudne, z pół godziny na tym ścieżce. Jest następny poziom z Hello Neighbor. Jak mam to przejść na tym samym życiu? Przecież to jest powalone. Kurczę, czy ja pamiętam ten filmik teraz? No i już padłem. I co teraz? No chcę jeszcze kontynuować tego typa. Chcę, daj mi kontynuować. Dobra, to jest mega trudne. Odpuszczam sobie na razie, to nie mogę niestety kontynuować. Tutaj poziom sobie dalej leci. Zobaczmy jeszcze, jakie gry ktoś przygotował tutaj, bo jest tego więcej. Tu jest gra związana z FNAF-em i chyba jeszcze jakimś YouTuberem. Zobaczymy. Wybieram poziom, który ekspert sobie wybiorę może. Tak, o, chociaż to pewnie będzie zła decyzja. Jakie to jest słabej jakości, ale zobaczymy. Coś nowego przynajmniej. Jakieś nowe ataki. Całkiem płynnie to działa. To muszę przyznać. Ale wali tymi gwiazdkami. No, ekspert był złym pomysłem z tego co widzę. No, ale nie, powiem wam, że nie jest najgorzej. Poziom prosty wybiorę, niech będzie. Muszę jeszcze się ze sterowaniem ogarnąć. To mi się całkiem podoba. Może te grafiki są w pęcie brzydkie, ale podoba mi się płynność animacji. I to, że wszystko bardzo fajnie tutaj chodzi. No może to, że... Oj. Że muszę jeszcze się tutaj ogarnąć z ultem. Jak się ulta puszcza? Na czym? Nie mam pojęcia. Dobra. O, tu jest dasz gdzieś. Muzyczka nawet jest jakaś fajna. Nawet nie pokazało nam, jak daleko byliśmy. Podobno ult jest na B. To nam się przyda. Tylko trochę mnie denerwuje, że nie mogę wciskać. A nie, mogę wciskać cały czas atak. Bo wcześniej jakoś to trochę pobagowane było. Dobra. Nie działa mi ult. O, coś zadziałało, coś poszło. Karty z... O, działa, działa, działa. Tylko trzeba trafić jeszcze. No. Dobra. To jest taka w sumie taki boss jakaś, nie wiem, tańcerka. Ale podoba mi się ogólnie pomysł, klimacik na tego, jeśli chodzi o tego bossa, jakieś gwiazdki sobie lecą, bo ona jest gwiazdą. Jakieś jeszcze tancerki, kukiełki. O! Już pokonałem? W sumie tak wywraca się i jest następny poziom. Podobny do Hello Neighbor, tego co przed chwilą był. Tylko z tym, z FNAF-a. Ziomeczkiem. A mogę do góry strzelić? Czy nie bardzo? Tak nie... Oj, oj, oj. Bardzo podobny do tego FNAF-a. Znaczy do tego Hello Neighbor. Nie wiem czy walę ultem czy nie. Czy to działa w ogóle. Bo im przywraca... O! Udało się! Monitorek. Walnąłem gościa. I teraz jest przeróbka tego. Kolejny typuś z FNAF-a. Tylko że jako statek, ale ma kulę. Znaczy te armaty. Będzie kulę walił? Kula daje fula? Ja nawet nie wiem jak to bić. Spróbuję zlokować. O! Mogę tak bić. To ma sens. Niestety ulta nie mogę ale walnął! Kurde. No jak mu się ręka w dół pójdzie, to wtedy muszę szybko skoczyć. Okej. Okay. Wystraszyłem się aż. Jeszcze raz, weźmy regular. To mi się całkiem podoba. Tutaj po kolei jeszcze bossowie są... mimo, że niektórzy są kalką, no to... jakiś tutaj pomysł jest i wykonanie też nie najgorsze. O, ale wyspamowała tych gwiazdek. Podoba mi się też tutaj uwzględniony ten taki efekt na ekran. Tak w Cupheadzie jest. To wszystko jest takie stare, nie? Są te takie od telewizora. A mogę walnąć ulta w powietrzu? Bo to tak trochę średnio mi działa. On tak próbuje coś tam... dać sygnał. Ale straszny ten... Boss jest! Nie! Może mam się schylić? I jeszcze raz tego ziomeczka, może jakoś z dwoma życiami.
Czy trzema życiami damy radę to zrobić? Strzelamy w niego. No z ultami to tu nie mam co kombinować nawet, bo nie trafiam. Spróbuję się schylić na rozkaz. I... Uwaga! Uwaga! Teraz! Oj, aż screena zrobiłem ekranu. Ale chyba się schyliłem. Nie, oberwałem. Kurde. Właśnie nie wiem, czy tu schylanie da radę. O, knockout! Udało się! Udało się zabić. Super! I to chyba wszyscy bossowie, tak? Czy jeszcze ktoś był? Zobaczymy zaraz. Chyba wszyscy. Bo mi wygasło. Podobno są jeszcze inne bronie. Ja bym wybrał tutaj jeszcze raz i zobaczylibyśmy te inne bronie, jak działają. Na przykład dwójkę muszę chyba wcisnąć. O! Roundabout. To dobrze znamy. Jak ult został odwzorowany? Czy w ogóle został odwzorowany, bo mi poszło? A... Nie zużyło się. Dobra, to trzy. Teraz sprint. Ojejku, czy ja coś sparowałem? Nie, mnie ogarnąłem. Dawaj, śrutówkę. Fajnie została zrobiona grafiki. A zwykłe pociski najlepsze wychodzi na to. Kurde, już chyba się wwaliłem. Dobra, laleczka, ale no nie ma szans ubić tego bossa z tego. Lober. A skacze. No tu dałoby się teoretycznie. Widzimy, że się odbija i jeszcze bije tam potem. A ult? Właśnie, jeszcze ulta od tego. Śrutówki nie zobaczyłem. Dobra, działa nawet. Lober widzieliśmy. Bomby jeszcze jakieś są. To była ładowanka miała być, chociaż nie wiem. Chyba nie. O, white shot! To jest od tej, od Chalice, nowy atak. A jaki ult? Nie było nawet widać. Nie wiem, jaki ult. Ale kurczę, ile broni tu gościu zrobił. Ten to ma łeb. Naprawdę podoba mi się ten projekt. Tak już odrzucając kwestie graficzne, to mega jest. Dobra, następna rzecz. Ranger, cokolwiek to jest. Ranger i tyle? Coś jeszcze? Rotator. I co to robi? Nie mam pojęcia, wiatraki robi. Dobra, śmieszne jest. Więc na tym sobie skończymy. Bardzo podobał mi się odwzorowany boss pod mostem. Szkoda, że się dalej nie udało przejść, ale tamten poziom jest przerąbany i zbagowany. Jakoś coś tam wymodliłem. Dzięki wam wielkie za oglądanie. Jeśli chcecie więcej takich filmów, to też oczywiście dajcie znać. Ja byłem Mangetsu. Tutaj Rotator używam. Atak od Chalice też jest. I pa, pa!